pytanie przygotowane przez posłów Urszulę Augustyn, Izabelę Katarzynę Mrzygłocką i Sławomir Jan Piechotę z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, pytanie w sprawie 56 mln zł, które nie dotarły do adresatów w ramach 1%. Pytanie skierowane do ministra finansów. Bardzo proszę, pytanie zadaje pani poseł Urszula Augustyn. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Pytanie, które kierowaliśmy także w formie interpelacji, ale odpowiedź na tę interpelację nie była dla nas satysfakcjonująca, w związku z tym chcemy dopytać, po prostu skorzystać z okazji, żeby wiedzieć na pewno. Interpelację napisaliśmy właśnie dlatego, że organizacje pożytku publicznego, które korzystają z pieniędzy, które są przekazywane przez podatników w ramach tak zwanego odpisu 1%, służą tym organizacjom jako źródła działalności statutowej. O tym, że organizacje pozarządowe robią bardzo dużo, bardzo dobrej roboty, tego nikogo przekonywać nie trzeba. Natomiast pewnie należy nam się wszystkim informacja i wytłumaczenie. Otóż z pierwszej odpowiedzi na naszą interpelację dowiadujemy się, że za 2019 rok do organizacji pożytku publicznego nie dotarło przekazanych przez w intencji podatników 55 905 393 zł i 81 groszy. To jest informacja, którą podała podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pani Anna Chałupa, więc prawie 56 milionów nie dotarło, zginęło gdzieś pomiędzy podatnikiem, który te pieniądze chciał przekazać, a organizacją pożytku publicznego, która z tych pieniędzy mogłaby skorzystać. Pytania nasze są następujące. Po pierwsze, chcielibyśmy wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi stało. Po drugie, jaki był sposób weryfikacji, bo tak czytamy z odpowiedzi na interpelację, że urzędy skarbowe zakwestionowały sposób przekazywania tych pieniędzy. Co jest tą przyczyną? Dlaczego? Myślę, że dzisiaj odpowiedź na to pytanie uzyskam. I wreszcie po trzecie, czy organizacje pożytku publicznego, które były adresatami tych pieniędzy, dowiedziały się, że z jakichś przyczyn tych pieniędzy nie mają? I czy dowiedzieli się o tym ci, którzy te pieniądze przekazywali, czyli po prostu podatnicy? To są bardzo ważne pytania. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł. O udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie bardzo proszę podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, panią minister Annę Chałupę. Zapraszam pani minister. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli osoba fizyczna, może na zasadach i w trybie określonym w przepisach przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Darczyńcy mają możliwość wyboru beneficjenta 1% podatku spośród organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania przedmiotowych środków, to jest figurujących na wykazie prowadzonym i publikowanym przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Zestawienie to jest ogólnodostępne, można je znaleźć chociażby na stronie Instytutu. Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego określa artykuł 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz artykuł 21b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I przepisy precyzyjnie wskazują warunki, jakie zarówno darczyńca, jak i beneficjent 1% podatku muszą spełnić, aby można było przekazać kwotę wskazaną we wnioskach na rachunki bankowe organizacji pożytku publicznego. Jednym z warunków, który musi być spełniony, aby naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał środki z 1% wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego, jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zapłata podatku musi nastąpić nie później niż w terminie 2 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zaległość podatkowa w tym podatku nie przekracza kwoty 8,70 zł. W świetle powyższych regulacji brak wpłaty podatku od podatnika do Urzędu Skarbowego w terminie 2 miesięcy skutecznie uniemożliwia przekazanie 1% podatku. I pragnę poinformować, że około 93% podatników niestety nie wpłaciło pieniędzy, mimo że deklarowało w swoim zeznaniu, że takie pieniądze chce przekazać
na organizację pożytku publicznego i tym samym mamy 93% negatywnie zweryfikowanych wniosków o przekazanie 1% i dotyczyło to przypadków zapłaty podatku po upływie terminu i tym samym uniemożliwiło przekazanie 1%. Drugi przypadek, brak przekazania środków może mieć też przyczyny niezależne od tego darczyńcy, ale wynikać z niespełnienia określonych przepisami prawa warunków właśnie przez organizację pożytku publicznego. Na przykład organizacja nie podała numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy i wtedy pieniądze wróciły, jak również gdy organizacja pożytku publicznego nie figuruje lub została usunięta z wykazu Narodowego Instytutu Wolności. I wśród takich wniosków negatywnie zweryfikowanych przez urzędy skarbowe mamy 6,3%. Więc odnosząc się do wskazanej kwoty tych prawie 56 milionów złotych, która nie trafiła na rachunki bankowe organizacji pożytku publicznego jako rozliczenie 1% od osób fizycznych, informuję, że z danych pozyskanych od naczelników urzędów skarbowych wynika, że negatywnie zweryfikowano wnioski o przekazanie 1% i powodem braku przekazania tych środków właśnie było niespełnienie wyżej wymienionych warunków, czyli albo brak zapłaty podatku w terminie, albo brak rachunku lub błędnie podany rachunek organizacji, albo usunięcie organizacji z wykazu organizacji pożytku publicznego. Weryfikacja wniosków o przekazanie 1% od osób fizycznych na rzecz wybranej organizacji realizowana jest na podstawie obowiązujących i powszechnie znanych regulacji prawnych. W każdym negatywnie zweryfikowanym przypadku odstąpienie od dystrybucji wnioskowanych kwot 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok znajdowało uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister. I rozumiem, że pani poseł Urszula Augustyn z pytaniem uzupełniającym. Oczywiście, bardzo proszę, dziękuję, pani poseł. Dziękuję pani marszałek, ponieważ ja się od pani minister nie dowiedziałam dokładnie tego, o co pytałam. Czyli gdzie te pieniądze dzisiaj są? Wymieniła pani minister kwotę 56 milionów złotych. To jak one nie dotarły do organizacji pozarządowych, to gdzie one są? To po pierwsze. Po drugie, pytałam o to, czy te organizacje pozarządowe otrzymały taką informację. Bo może się okazać, że ktoś podał błędny numer konta. Czasem to jest kwestia jednej cyfry, prawda? I może ktoś nie wie o tym, że te pieniądze mogłyby trafić na konto organizacji pożytku publicznego, a nie trafiają ze względu na pomyłkę. Więc chcę zapytać raz jeszcze, bo pytałam o to przed chwilą, czy ktoś informuje te organizacje pozarządowe, że jest jakiś problem na przykład w ich adresie czy też numerze konta. Czy ktoś informuje darczyńców? Pani minister była uprzejma powiedzieć, że może ktoś tam się spóźnił, darczyńca spóźnił się z wpłatą tego podatku. No ale wreszcie kiedyś ten darczyńca podatek wpłaci. Jeżeli się spóźnił, a te pieniądze chce odpisać, tak, chce je przekazać dla organizacji pożytku publicznego, to czy one są przekazywane nawet po terminie, czy też nie? A jeżeli nie, to gdzie one fizycznie są? I ostatnia rzecz, pani marszałek, jedno pytanie. Jak się ma do tego Rada Działalności Pożytku Publicznego? Czy ona otrzymuje informacje o stanie rzeczy? Czy ktoś daje taki raport, żeby Rada Działalności Pożytku Publicznego mogła na przykład nawiązywać kontakty Dziękuję. Z organizacjami, które popełniają jakieś błędy? Dziękuję pani poseł. Pani minister Anna Chałupa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Bardzo proszę pani minister o udzielenie odpowiedzi. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Jeszcze raz spróbuję powtórzyć. Jeżeli... Pani odpowiedziała, proszę nie powtarzać tu odpowiedzi. Więc jeśli pani pozwoli. Więc tak, jeżeli darczyńca spóźnił się z zapłatą, nie ma możliwości prawnych, żeby te pieniądze trafiły do organizacji pożytku publicznego. To jest 93% przypadków. Takie mamy przepisy prawa. Zgodnie z przepisami prawa Urząd Skarbowy nie ma możliwości przekazania tych pieniędzy. Więc jeżeli dany podatnik rzeczywiście rozliczył się ostatecznie z fiskusem, pieniądze trafiają do budżetu państwa. Jeżeli organizacja pożytku publicznego z kolei nie zweryfikowała swojego numeru konta, nie zgłosiła go zgodnie z przepisami, no to też trudno, żeby Ministerstwo Finansów informowało każdą organizację o tym, że jego rachunek bankowy jest błędny, tak? Oczywiście
ta informacja i współpraca Ministerstwa Finansów z Radą Pożytku Publicznego, z Narodowym Instytutem Wolności jest na bieżąco. To znaczy, jeżeli tylko takie informacja, takie sytuacje się dzieją, to my informujemy, że dana organizacja ma błędny numer i już dana Rada Pożytku Publicznego z organizacjami jest w kontakcie w ramach jakichś zrzeszeń czy wojewódzkich organizacji i tym podobnych rzeczy. Ja też powiem może tak, że te kwoty przekazywane na organizacje pożytku publicznego, one systematycznie rosną, bo mamy 2018, gdzie było 760 milionów, no mamy 2020, gdzie mamy ponad 900 milionów, tak? Więc oczywiście nie każda organizacja pożytku publicznego notuje wzrosty, no bo jakby preferencje podatników zmieniają się, tak? Więc jeżeli my możemy cokolwiek robić, to oczywiście słuchamy tutaj Narodowego Instytutu i Rady Pożytku Publicznego, natomiast my musimy działać jako fiskus w granicach prawa, a prawo mówi o tym, że tych pieniędzy nie możemy przekazać do organizacji, bo takie mamy przepisy. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani minister.